Cześć kochani, witam was dziś serdecznie. Nie będzie dzisiaj filmu o jakichś innych sprawach niż dom dziecka, dlatego że muszę wam się pochwalić cudownym wydarzeniem. Już sami zauważyliście na poprzednim filmie z Asią, do którego oczywiście zachęcam, żeby zerknąć o adopcji, że jestem w domu, a dokładnie w domu dziecka, czyli w moim domu, do którego tak tęskniłam, za którym tak po prostu przeżywałam, że nie mogę tutaj być. Ale wszystko po kolei. Zapraszam Cię, dziś opowiem Ci, jak to się stało, że znów jestem u siebie. Więc może od początku. Tak jak już wam wspominałam, dwa filmy temu, bardzo ciężko znosiłam ostatnie dni. Ciężko znosiłam dlatego, że nie mogłam być tutaj, gdzie teraz jestem. Że nie mogę być z dziećmi, nie mogę być ze swoimi rzeczami, które tu mam. Tutaj z tym życiem, które na co dzień prowadziłam przed tą całą epidemią. I tak się złożyło, że po dodaniu mojego filmu w kolejnych dniach otrzymałam telefon z domu dziecka, że mogę w końcu wrócić! Tak się bardzo cieszyłam. Jeśli widzieliście na Instagramie, od razu po przyjściu do domu, od razu wstawiłam, że jestem bardzo podjarana tym, że tutaj jestem, bo nie do końca wierzyłam, że w najbliższych dniach mogę tutaj wrócić. A jednak się dało. Ale po kolei. Tak jak wam wspominałam, byłam kilka miesięcy poza domkiem, po czym otrzymałam telefon po poprzednim filmie, w którym marudziłam, że jest mi smutno, że mogę wrócić. Musiałam odbyć kwarantannę i to było jakby, no, niemożliwe bez tego. Musiałam odbyć kwarantannę, ale już to nie był największy problem. Cieszyłam się, bo otrzymałam wiadomość, że z domu dziecka można wychodzić bez wychowawcy, że mogę pójść się przejść, że mogę wyjść do pracy, bo taką oczywiście podejmuję, zawsze na okres wakacji pracuję. Więc moje błagania zostały wysłuchane. Po odbyciu kwarantanny, która trwała no dłuższy okres, tak jak było planowane wcześniej. Miałam mieć badanie oczywiście na koronawirusa, bo już o tym wspominałam, że oprócz tej kwarantanny musi odbyć się badanie. Niestety w naszym przypadku to się nie wydarzyło, dlatego że po prostu sam NEPID powiedział, że mają poważniejsze przypadki niż my, ludzi, którzy są naprawdę na kwarantannie, na takiej, wiecie, przymusowej, i nie mają czasu tak naprawdę do nas przyjechać. Ale ze względu na to, że byliśmy kwarantannę i jak widać nic nam nie jest. I Ewa już nie jest zagrożenie, juhu! Mogliśmy trafić do placówki. I tak właśnie od poniedziałku jestem tutaj. Chciałam od razu we wtorek wstawić film, bo byłam mega podjarana tym całym wydarzeniem. Ale obiecałam, że będzie film o adopcji i myślę, że tu akurat moje cieszenie się to nie ma, wiecie, tamto ważniejsze. Naprawdę takie pytania, które myślę nurtują każdego człowieka. Więc tutaj z tym mogłam poczekać do czwartku. I tak właśnie opowiem jeszcze dodatkowo o tym, co się zmieniło w najbliższych dniach w placówce. Więc tak. Tak jak wspominałam, możemy wychodzić poza teren placówki bez wychowawcy. Oczywiście nie wszyscy, to jest od 13 roku życia, więc małe dzieciaczki nadal muszą wychodzić z wychowawcą, ale tacy starsi od 13 roku życia mogą pójść na spacer, przejść się do sklepu, gdzie tylkokolwiek chcą, i to jest mega super. Dodatkowo mówiłam o tym, że dzieci już mają wyjechać i wyjazd jest zaplanowany. I jak najbardziej on nadal jest. Tylko na tydzień, z czego ubolewam, bo te dzieci po prostu tutaj się już nudzą strasznie. Organizujemy sobie zabawy. Na Instagramie pokazuję wam, że ćwiczę i dzieciaki ćwiczą ze mną. Więc
Fajnie, mogę tutaj z nimi być. Dodatkowo, tak, wyjścia, bo już się gubię po prostu z tej fascynacji, żeby wam wszystko opowiedzieć tak szybko, ale to jest takie z radością, że ciężko tak niechaotycznie o tym mówić. Co do wniosków na dłuższe wyjazdy, na dniach ma się to zmienić. Czy będzie można wyjeżdżać w najbliższym czasie, wiecie, tak na tydzień, 3 dni nawet, żeby wyjść może nawet na całą noc i na następny dzień wrócić? Tego nie wiemy, ale podobno w najbliższych dniach ma się to zmienić. Z czego jestem mega szczęśliwa znowu. Więc jednym słowem, wszystko powoli wraca tutaj do normy. Co mówiłam o wyjeździe? Zawsze w wakacje było kilka wyjazdów. Wspominałam o tym w filmie o wakacjach, że zawsze to było zorganizowane tak, że raczej większość czasu spędzały dzieci poza placówką. W tym roku jest to tylko jeden wyjazd i to tygodniowy. Myślę, że tutaj placówka zadba o to, żeby dzieci po prostu gdzieś sobie jeździły nad jeziorko, w takie bliższe miejsca, po prostu nie na wyjazdy. Wiem, że dużym problemem też było po prostu zorganizowanie takiego wyjazdu, bo ośrodki, które pisałam też z ludźmi z innych placówek, ośrodki, do których dzieci miały się udać, po prostu wprowadzały takie zaostrzenia, typu, że powinni nosić maseczki lub cały czas dezynfekcja rąk, różne takie rzeczy, więc myślę, że tutaj też to komplikuje sprawę, dlaczego dzieciaki nie mogą jechać na tak długi okres. Ale można się cieszyć już z tego, że możemy wychodzić, więc to jest całkiem super, bo zawsze możemy pojechać nad jezioro, gdzieś się przejść, więc to i tak naprawdę jest dużo. Do tego czasu sami widzieliście, że domy dziecka i w ogóle takie placówki publiczne miały więcej zakazów niż tacy normalni ludzie, że tak powiem, którzy na zewnątrz jakby rodziny mogły już dawno wychodzić z domu, robić co chcą tak naprawdę. A tutaj dopiero teraz, na okres wakacji, zostało to zniesione i mam nadzieję, że tak już pozostanie. Więc witam Was z mojego domu. Dziękuję za wsparcie, które mi wysyłacie. Wiem, że było dużo osób, które mi nie wysyłały tego wsparcia, ale spoko, luz, jakoś sobie z tym daję radę. Też chciałabym się odnieść do osób, które pisały do mnie właśnie o tym, że ta epidemia też dużo im odebrała. Odebrała im możliwość przeniesienia się już planowanych przeprowadzek w nowe miejsce i że wiedzą, co ja czuję. Więc jestem z wami. Mam nadzieję, że to wszystko się ułoży u was i że w najbliższym czasie, tak samo jak ja, będziecie mogli się wprowadzić do swojego nowego domu lub wrócić do bliskich. Jestem z wami całym sercem i wierzę, bo jeśli mi się udało, to wam też się na pewno uda, bo wiecie, że tutaj to było mega trudne. Też dziękuję za te wiadomości, że chcecie się dzielić własną historią ze mną. Często wspominacie, że ta epidemia odebrała wam siłę, nic wam się nie chce, że nie macie takiej motywacji, takiej odebranej siły życia, takiej energii, wiecie, do działania. Ja miałam bardzo podobnie. I myślę, że większość ludzi podczas całego tego trwania wirusa ma ten problem. Po prostu wszyscy gdzieś tam czują, odbiło się to na pewno na nich, na takim samopoczuciu. Z każdym, z kim rozmawiam, każdy ma jakiś ale i mówi, że to jakoś tak wpłynęło na niego. Patrząc na to wszystko, tak widziałam, niektórzy ludzie naprawdę wykorzystali pięknie ten czas i to był czas dla nich taki kreatywny działania, na przykład ćwiczeń, zacząć ćwiczyć, do czego, tak jak mówiłam, ja też wracam. A może jednak mam tego koronawirusa? Żartuję. Więc dziś taki luźny odcinek.
Chciałam po prostu przekazać Wam dużo pozytywnej energii, dużo takiego ciepła, które ja otrzymałam, będąc tutaj. Powiem Wam, że ten powrót, kiedy weszłam tutaj, już sama myśl, już się cieszyłam, jak jechałam tutaj, to było, wiecie, takie wracam, jest, to jest możliwe, da się. Wróciłam, jestem, wchodzę. Wszystkie dzieciaki się rzucają. Cześć Ewa, tęskniliśmy, cieszymy się, że jesteś. I każdego dnia, tak jak kiedyś, schodzisz na dół, każdy się do ciebie przytula, mówi cześć, opowiada, co się wydarzyło, czy może gdzieś idzie. Wiecie, teraz jest trochę mniej do opowiadania, no bo właśnie nie ma tej szkoły, nie ma aż tylu zajęć. Ale zawsze ktoś przyjdzie i coś tam pogada. Albo przychodzą, że się nudzą i żeby coś wymyśleć. Na przykład wczoraj wymyśliłam zawody. No, tak nieźle nam poszło. Znaczy wiecie, ja byłam sędzią, ale dzieciaki naprawdę fajnie zaangażowały się. Więc to takie bardzo pozytywne. Bardzo, bardzo. I dziękuję. Całemu chyba wszechświatu, że skierował tą pozytywną energię i się wszystko tak pięknie ułożyło. I że jest pięknie. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej, że te wprowadzone zmiany nie znikną, że już to wszystko, co dookoła nas otacza, będzie coraz piękniejsze, będzie nam łatwiej żyć z tą całą sytuacją, która koło nas się dzieje, koło nas, z nami. W środku, przy okazji. No i tyle. Dziś tak na szybko, ale życzę Wam wszystkiego pięknego. Dużo pozytywnej energii. Dużo uśmiechu. Siły do działania. Wiem, że ciężko jest się zebrać, ale dasz radę. Nawet ja się zebrałam, więc Ty na pewno też dasz radę. I serdecznie pozdrawiam z moimi dzieciakami. I całuję. Dziękuję bardzo, że dziś byłeś ze mną lub byłaś. Zapraszam we wtorek na kolejną część o adopcji. A my się dziś na dziś żegnamy. Miłego weekendu. Do widzenia.